Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Pro LK363D Green. Zapraszam do oglądania. Pro LK363D jest to stosunkowo nowa konstrukcja na naszym rynku. Jest to laser wyposażony, jak wszystkie lasery 3x360, w trzy kopułki, które emitują linię 360 stopni. Laser jest jakby zupełnie inną konstrukcją niż jego czerwona wersja, o której na tym kanale nie było żadnego filmu, żadnego testu. Nie mówię, że nie będzie, ale na razie nie ma takiego materiału. Samo urządzenie posiada blokadę fizyczną, która jest umiejscowiona tutaj pod tym przednim stożkiem. Czyli można go sobie odblokować, co jeszcze absolutnie nic nie powoduje. Dopiero użycie włącznika, dwa piony po włączeniu, poziom, jeden pion, drugi pion i dwa piony i poziom, czyli wszystkie trzy. Tak wygląda sekwencja w tym urządzeniu. Urządzenie wyposażone, tak jak wcześniej wspomniałem, w system blokady i samopoziomowania. Po wyjściu poza zakres urządzenie mruga, nie ma alarmu dźwiękowego, ale posiada fizyczną blokadę, czyli po użyciu tej blokady możemy wiązkę pochylać, tak? I urządzenie informacyjnie mruga, że jest w trybie blokady. Sam laser zasilany jest za pomocą dedykowanego akumulatora, który ładujemy za pomocą tego typu ładowarki wyposażonej tak naprawdę w przewód w przewód USB, czyli jest to ładowarka dosyć podobna do tych, które są w naszych telefonach komórkowych, 5V, i zarazem gniazdo USB, czyli nawet jeśli nam się zgubi taka ładowarka, czy zapomnimy jej zabrać ze sobą, to można to urządzenie naładować za pomocą przewodu USB i ładowarki od zwykłego smartfona. To jest, myślę, że ciekawa alternatywa. Czarna część, jak w większości urządzeń, gumowana. Czerwona jest to część plastikowa. Urządzenie wyposażone w dwa gwinty, czyli 5/8, 1/4 cala. Wspomniany przed chwilką akumulator, który możemy bez problemu wymienić, czyli nie jest zbudowany. I to tak pokrótce, jeśli chodzi o samo urządzenie. Ładowarkę już pokazałem. To, co jeszcze producent daje nam w cenie urządzenia, jest to zestaw takich dwóch elementów, jakimi są uchwyt oraz spodarka. Zacznijmy od uchwytu. Uchwyt jest to konstrukcja, można powiedzieć, jak dużo uchwytów na rynku, czyli konstrukcja magnetyczna, wyposażona w gumowe zabezpieczenia przed zjeżdżaniem. U spodu znajdują się dwa gwinty 5/8, 1/4 cala. Dodatkowo uchwyt posiada tu na jednym boku blokadę. Mocno to chodzi. Na drugim posiada pokrętło, dzięki któremu regulujemy uchwyt góra-dół i możemy sobie to zablokować. Ale coś, co już rzadziej się spotyka, jest to szereg tych pokręteł, które tutaj posiadamy. To pokrętło obraca nam laserem w prawo, w lewo. Jest to takie pokrętło mikroruchu, żeby się wpasować. To pokrętło przesuwa nam oś tego gwintu w jednej płaszczyźnie, a to pokrętło w drugiej, więc jeśli chcemy się gdzieś idealnie wpasować w jakąś już istniejącą, w jakiś istniejący element, no to bez problemu tutaj na tym uchwycie wieszamy urządzenie i regulujemy sobie pokrętłami tak, aż się wpasujemy. Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Jest to na pewno duża przewaga nad laserami konkurencyjnymi, bo ja tak na szybko to nie kojarzę uchwytu, który ma aż tyle pokręteł mikroregulacji. A dodatkowo tutaj producent jeszcze przewidział taką opcję, że można sobie taki adapter przykręcić
na górę tego uchwytu. I złapać laser w ten sposób. Wiele teorii słyszałem na temat tego, że to ma być w czymś pomocne w przypadku czerwonej wersji. Tak tutaj w przypadku tej zielonej uważam, że bardzo fajną funkcją i taką przewagą konkurencyjną jest to, że w takiej konfiguracji możemy złapać laser w dowolnym miejscu pomieszczenia do sufitu, bo za pomocą tych otworów do gwintu po prostu mocujemy sobie to wszystko do sufitu i wtedy nie musimy od ściany zaczynać, tylko można taki laser powiesić po prostu na środku pomieszczenia. A to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. No i jeszcze spodarka. Spodarka, podobnie jak uchwyt, służy do tego, że nóżkami możemy sobie wypoziomować urządzenie w momencie, gdy powierzchnia, na której stoi, jest krzywa, bo można je podnieść lub opuścić każdą z trzech nóg niezależnie. No i dodatkowo tutaj mamy też obrót w prawo, w lewo i przesuwanie się całej osi w prawo bądź w lewo. Nie tylko obracanie, ale przesuwanie całych osi. To też potrafi być pomocne. Dodatkowo w zestawie jest taki prosty adapter 5/8 do wykonywania skosów oraz okulary poprawiające widoczność w jasnych pomieszczeniach. Przypominam, nie są to okulary ochronne. Zabieramy nasz laser na stację pomiarową. Zobaczymy, jakie właściwości pomiarowe prezentuje. Druga część testu Pro LK360.3DG. Zobaczmy, ile waży urządzenie z akumulatorem. 584 gramy. Sprawdźmy teraz, jaki jest zakres pracy systemu poziomowania. Włączamy blokadę. OK. Mamy 0. Jest 1 stopień. 2 stopnie. 3 stopnie. 3 stopni. A jednak 2,8. Dobra. Sprawdźmy, jak jasne i jak grube linie posiada laser Pro LK360 3D. OK, włączamy urządzenie. Pro linie wyglądają na tej samej szerokości. Jedna i druga mają około 2,5 mm szerokości, także pion i poziom dosyć równe. Zgasimy światło, zobaczymy, jak jasno świecą. Zaczynamy od linii poziomej. Linia pozioma 15 luxów. Linia pionowa 19 luxów i przecięcie linii 37 luxów. Zapraszam na podsumowanie. Czas podsumowań testu Pro LK360 3DG. Laser wypadł w moim odczuciu nadspodziewanie dobrze. Ma bardzo wyraźne linie, co mogliście przed chwilą zobaczyć. System poziomowania także na duży plus i myślę, że jest to produkt zaskakujący na ten moment, ponieważ jest to jeden z najtańszych zielonych laserów dostępnych obecnie na rynku. Laser nie najgorszy, świecący bardzo przyzwoicie, posiadający zestaw akcesoriów bardzo fajny, rozbudowany. Na plus na pewno właśnie jego cena, na pewno to, jak świeci. Fajnie, że ma dwa gwinty w obudowie, fajnie, że ma akumulator i taką powszechną ładowarkę. To wszystko na plus tego urządzenia. Na minus może troszkę ta obudowa, która jest calutka z plastiku, wszystkie kopułki są plastikowe. Jakość wykonania jest przyzwoita.
Myślę, że w tej cenie nawet nie ma się co przyczepić do tego, że ta jakość mogłaby być lepsza, bo po prostu to urządzenie jest w półce cenowej swojej jednym z najfajniejszych urządzeń i ta jakość też jest przyzwoita za tą cenę. Także nie ma się zbytnio czego czepiać, bo naprawdę dostajemy fajny zestaw za bardzo dobrą cenę. I takie jest moje podsumowanie i werdykt tego urządzenia. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości lub coś, co nie zostało rozjaśnione w tym teście, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu lub jeśli odpowiedź jest pilna, chcecie wiedzieć coś szybko, to znajdziecie kontakt do nas na naszej stronie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, wtedy tą odpowiedź dostaniecie niemal natychmiast. A ja dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania pozostałych materiałów, do subskrypcji kanału i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!